Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku openingów magazynów LEGO. Dzisiaj mam dla Was specjalną niespodziankę. Świąteczne magazyny z wydawnictwa Amit. Zbliżają się Mikołajki, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, więc razem z wydawnictwem Amit pomyśleliśmy, że bardzo fajnym okazją jest, aby zaprezentować Wam, co też nowego pojawiło się w ofercie właśnie w klimacie świątecznym i nie tylko, ale o tym za momencik. Na początek coś, co już powinniście znać, czyli taka oto książka, właściwie dwie książki, Buduj z wyobraźnią Boże Narodzenie. Mamy tutaj 11 wyjątkowych modeli LEGO, mnóstwo pomysłów na zabawę, ponad 60 elementów. Była to zabawka roku 2020, taka nagroda, którą przyznają dzieci. No i słuchajcie, całość naprawdę fajnie wygląda. Za chwilkę to sobie otworzymy i zobaczymy. Otwórzmy sobie zatem zestaw. Już na samym początku widać, że jest to naprawdę bardzo fajnie wydana pozycja książkowa. Tutaj w saszetce mamy klocki. Klocki, które pozwolą nam właśnie stworzyć coś w klimacie świątecznym. Oraz pierwsza książeczka, Buduj z wyobraźnią. Mamy tutaj wszystkie niezbędne pomocne wskazówki, które pomogą nam budować takie właśnie fajne świąteczne konstrukcje. Bardzo bogato zdobione ilustracje. Całość naprawdę fajnie zrobiona. Mamy też taką kolorowankę Poznaj świąteczne stworki. Dość interesujący papier. Widzę, że tutaj są gry, zabawy. Ładne główki. Bardzo, bardzo dużo stron. Na końcu są odpowiedzi. No i mamy też takie lodowisko ze świąteczną scenografią. Tutaj możemy sobie oczywiście te klocki wysypać. No i coś świątecznego zbudować. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Tym bardziej, że może być to świetny pomysł na prezent właśnie dla dziecka, który rozbudzi jego kreatywność i pozwoli stworzyć mnóstwo interesujących i ciekawych konstrukcji. Teraz pora na coś nowego. Nowość na ten rok to jest świąteczne odliczanie, czyli naklejki, bileciki na prezenty. Dość duża właściwie książka, można powiedzieć. Mamy tutaj po kolei na każdy dzień miesiąca od 1 do numeru 24 różne zagadki. Każdą z tych stron możemy pokolorować. Chociaż trafiają się też takie zagadki jak na przykład labirynt lub łamigłówki typu puzzle. Jest tego tutaj naprawdę dużo. No i każdy maluch i nie tylko znajdzie coś dla siebie. Mamy odpowiedzi do tych zagadek, także rodzic może sprawdzić, czy dziecko wszystko wypełniło prawidłowo. Fajna, fajna książeczka. Dobry pomysł na taki oryginalny kalendarz adwentowy. Wszystko w klimacie świątecznym. Łapka w górę. I kolejną nowością na ten rok, Buduj i baw się Boże Narodzenie. Czyli książeczka, która pozwoli nam w ciekawy sposób spędzić czas do Bożego Narodzenia. Przede wszystkim kreatywnie. Mamy klocki LEGO, 120 naklejek i mnóstwo zadań. Już na samym początku bardzo podoba mi się ten listerek. Zobaczcie, za chwilkę go otworzę. W kształcie świątecznej gwiazdki. No i mamy tutaj świąteczne klocki, które pozwolą nam zbudować różne konstrukcje zawarte oczywiście w tej książce. Możemy zbudować m.in. świętego Mikołaja, renifera, choinkę, no i nie tylko. Jest tutaj kilka pomysłów na to, jak zrobić świąteczne ozdoby. Dosyć interesująca sprawa, jak zrobić na przykład taką skarpetę na prezenty. No, pomysłów jest tu mnóstwo. Jest też sporo gier i zagadek.
A gdyby tego było Wam jeszcze mało, no to na samym końcu dostajemy mnóstwo naklejek, którymi na przykład możemy ozdobić nasze prezenty gwiazdkowe. Znajdziemy tu m.in. gwiazdki, świętego Mikołaja, renifera, czekoladki, dzwoneczki, no wszystko w klimatach świątecznych. Także ja myślę, że z tych trzech świątecznych pozycji obowiązkowo jest to buduj z wyobraźnią oraz ten zestaw buduj i baw się Boże Narodzenie, a dla nieco młodszych świetnym wyborem będą te kolorowanki świąteczne odliczanie. Dla nieco starszych miłośników Lego przygotowałem jeszcze dwa fajne pomysły. Zobaczcie. Mamy dwie książki z uniwersum Lego Ninjago i Lego Ninjago Legacy. Pierwsza to jest Przygody w krainie Ninjago. 9 nowych opowieści. Książka bardzo ładnie wydana, bardzo świetne są tutaj rysunki. Stoi na najwyższym możliwym poziomie wydawniczym. Wydawnictwo Amit naprawdę robi tutaj świetną robotę. No i interesujące są oczywiście opowiadania. Zabierają nas w świat Ninjago, no i pozwolą odkryć przygody wojowników ninja. Tak jak mówię, jest to dobry pomysł na prezent dla nieco starszego miłośnika Lego. Pierwsza z tych książek, a druga to Księga Żywiołów. Wydanie jest fenomenalne. Złota oprawa, coś fantastycznego. Ogień, błyskawice, lód, ziemia i energia i woda to tylko kilka z niesamowitych żywiołów, które wspólnie stworzył świat Ninjago. W tej niezwykłej książce znajdziesz całą wiedzę, jaką o nich dotąd posiedliśmy. Czyli dowiemy się tutaj właśnie o tych żywiołach. Myślę, że dla każdego fana Ninjago jest to bardzo dobry pomysł na prezent. Świetne rysunki. Dobrze, że się to czyta. No i same tutaj konkrety są. Także gorąco, gorąco polecam. Bardzo mi się ta książka spodobała i myślę, że Wam także się spodoba. No, ode mnie 10 na 10, bo to jest coś wspaniałego, takie książki. Zobaczcie, jak pięknie to się może prezentować na półce. Także ode mnie tych kilka świątecznych pomysłów na prezenty. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście dostać pod choinkę. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz do zostawienia łapek w górę. Trzymajcie się, cześć!